idę tutaj na taki cmentarz malutki poglądać. Też ciekawa architektura, można w Polsce też spotkać, wiadomo, z tej cegły budowane budynki. U nas na Śląsku, skąd pochodzę, to też się zdarza podobna architektura. Fajny mur, fajny taki mały zameczek taki jak wygląda, nie? A to wejście na cmentarz. Tu pewnie jakiś grób jakiejś bogatej rodziny. Albo mała kapliczka. Także to wygląda malowniczo, nawet z taką ponurą, szarą pogodę. Upamiętnienie zmarłych. I przede wszystkim natura. Ptaszki pięknie śpiewają. Że, ale zaraz idziemy dalej w miasto. Zobaczymy, co tam w mieście jeszcze. W centrum można nakręcić, albo będę się kierował na ten zameczek malutki tam, żeby coś z tego zameczka nakręcić. Idę dalej, idę do miasta dalej z powrotem. No i na ten zamek powolutku będziemy się kierować. Zobaczymy, co tam jeszcze w mieście fajnego. Także centrum. Luty, Mülheim an der Ruhr. W centrum. Stadtmitte.
Ja wcinam drugie śniadanko, a tu testują mnie w środku miasta. Dobrze, że ludzie nie muszą płacić za to, za te takie antygen test, ten schnell test, szybki test. Nie płacą, tak jak w Polsce trzeba płacić, pewnie za taki też. Przepraszam, bo jem. No i jak, ale jak będziesz pozytywny na tym schnell teście, na tym szybkim teście, to później za PCR już musisz płacić, nie? Także albo jak chcesz gdzieś jechać, podróż, wiadomo, to też musisz płacić, nie? Za PCR. Dlatego ludzie się szczepią. Niektórzy nie chcą się szczepić, a się szczepią tylko, żeby na lotniskach mieć spokój, nie? No także tak to wygląda. Smacznego mi życzcie, nie? Nara. No i teraz tutaj nad rzeczką. Tam są fajne klimaty, można iść dalej, zwiedzać. Ale na razie chcę iść na ten most. Chcę iść na ten zamek tam, nagrać. Tutaj będę wam nagrywał, już to kiedyś wieczorami nagrywałem. Zbliżam się do tego małego zamku. Schloss Broich to się nazywa. Zameczek. Taką historię w skrócie po niemiecku. Idziemy na dziedziniec. Słoneczko nie chce się pojawić dzisiaj, ale dobrze, że nie pada.
Diese Bau ist aufgeführt worden 1789 von Maria Luisa Albertine. Ten zamek jest zbudowany w 1789 przez Maria Luisa Albertine. Wdowa Landgräfin zu Hessen-Darmstadt. Geboren Gräfin von Leiningen, Dachsburg von Broich. So this is the Castle Broich. Schuppen. Tam nawet też już grałem kiedyś jako DJ. We wcześniejszych latach były pokazy tutaj mody afrykańskiej, no i takie różne sklepiki, takie stragany z jedzeniem afrykańskim, z jamańskim. Ja też sam grałem jako DJ muzykę i takie małe festiwale tutaj są. Funkhaus Europa, to znaczy Radio Kosmo teraz się nazywa, też tutaj robi koncerty różne. Także warto odwiedzić. Mam nadzieję, że to się wszystko teraz poprawi, że będzie znowu muzyka i że będzie wszystko w porządku. I będzie można trochę się cieszyć z kultury, z muzyki, z grania. Także taki zameczek, Schloss Broich. Piękne drzewo, pamięta tą historię. Także ten zamek, jak wcześniej mówiłem po niemiecku, to założyła taka hrabina. A w Deutsch heißt das Gräfin. Ona założyła ten zamek w 1789. No i utrzymał się do dzisiaj. I można podziwiać. I tutaj można nawet też zwiedzać, ale jest zamknięte. Tam u góry byłem na tej wieży. Pójdziemy z drugiej strony jeszcze. Także takie kiedyś w przeszłości bogaci ludzie, bogate kobiety mieli kasę i mogli sobie budować takie zamki. Ale chyba coś robię nie tak jak trzeba. Thank you.
To jest dobre. Ale zobaczymy, czy się kręci. Efekt wizualny. Europa Pawilon. Bistro Cafe Europa Pawilon. So you can read in German, in English a little bit. Na tyle to można zobaczyć. Auta jeżdżą, hałasują. Jak to wygląda. Także już pomału będę kończył. Pomalutku będę wracał, bo tu już aż tak za wiele nie ma co pokazywać. Tutaj jest stacja właśnie metra. Można przyjechać sobie i później pozwiedzać. Albo, tak jak mówię, jak będą znowu koncerty, festiwale, to będzie można przyjechać i się cieszyć muzyką i klimatami. A cóż to takiego? Troszkę pójdziemy zobaczyć nad rzekę. Bo fajne prądy są. Fajnie to wygląda. Polecam wam kiedyś, jak będziecie w Milhajan de Rur, żeby sobie pójść tutaj nad rzeką. Rzeka Rur. I takie są fajne, piękne klimaty. Tam trochę dalej się idzie w stronę Essen. I są naprawdę fajne klimaty. Ja chyba dzisiaj tam nie pójdę już spacerować. Chociaż trochę mnie coś ciągnie. Ale... no nie wiem. Odcinek będzie za długi, albo dwa odcinki będę musiał zrobić. Pogoda jakby była trochę piękniejsza, więcej błękitu, więcej słońca. Dzisiaj jakoś słońce się nie chce wyłonić. Patrzcie na to, taką nazwę, to kurde, normalnie można się pośmiać. Hotel Cox. Chyba 4 gwiazdki. Co myślicie, co? Zabawne, nie? Nie polecam wam tego, pamiętajcie. Zioło polecam, ale też nie za dużo, z umiarem wszystko.
Patrzcie, jaka super restauracja. Fata Morgana. Znacie te pojęcie, nie? Ja myślę, że egipska restauracja. Patrzcie, jakie stare to jest. To tu musiała już kolejka w bardzo dawnych czasach jeździć, nie? Albo nie wiem, co to był za tunel, że tutaj jest taki stary herb. I nie wiem, czy to przebudowali. W 1898 zaczęli budować trasę między Essen a Milheim i Oberhausen. Około kilometra, może trochę więcej, do dwóch. Zaczęli tą trasę tramwajową budować i w 1900 w lipcu otworzyli ją. Ale tutaj podziemie na pewno później wybudowali, nie? Także jest to interesujące, jak długo już tramwaje tutaj jeżdżą, nie? Ale u nas na Śląsku też trasy tramwajowe różne, takie między Katowicami, Bytomiem, Zabrzem, chociaż nie wiem dokładnie, nie znam szczegółów, bo w Zabrzu nigdy nie mieszkałem. Tam też pewnie tramwaje jeżdżą, ale nie znam szczegółów. Także też są już dosyć stare tramwaje, ale to są bardzo stare. Zaraz nagram wam taką starą zajezdnię, tutaj będzie. Tak myślę, stary taki tramwaj stoi, jako reklama to wam nagram. To była kiedyś stara zajezdnia tramwajowa. Prawdopodobnie i zrobili tam sklep. Widzicie, numery nawet są teraz. Jeden tramwaj, dwa, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 10 torów było takich, albo bocznic. I tutaj stoi stary tramwaj. No i już jestem w Duisburgu, na takiej dzielnicy studenckiej. Neudorf się nazywa. No i patrzcie, tutaj restauracja Mai, azjatycka, myślę, że tajlandzka albo wietnamska, no ale nie wchodzę na razie, idę do Biomarktu sobie coś tam kupić dobrego do picia na razie, może jakąś przekąskę, bo już jadłem w sumie, a później dopiero będę obiad gotował w domu, ja raczej mniej w restauracjach się serwuję. Wolę sam gotować, nie? Czasami coś tam zjem z takich rzeczy, których sam nie lubię ugotować, albo są za bardzo czasochłonne, albo nie znam przepisu, no to zjem w restauracji. Ale tak to wolę sam ugotować sobie swoje posiłki. Wiem, jaką higienę mam i tak dalej, jak gotuję, co mi smakuje, jakie przyprawy. Także też polecam wam gotowanie w domu samodzielnie, nie? A nawet jak jesteście w hostelach, to też możecie gotować sami. Trzeba troszkę czasu na to zrobić, jakieś zakupy tanie i później sobie w hostelu gotować. Nie tak jak wielu vlogerów, tylko się serwuje, ciągle prawie nic nie gotują, tylko ciągle jedzą gdzieś tam, a później nie wiadomo co za trucia, sraczki, bo nie wiadomo gdzie jedzą i co jedzą, dziwactwa jakieś. No ale każdy wie co robi, jeśli jest dorosły i decyduje o swoim życiu, o swoim diecie, nie? No to nagle pozdro. Trzeba wracać do domu już pomału, bo zgłodniałem, trzeba jechać do domu coś ugotować fajnie. Człowiek zgłodniał, pogoda na chwilę było błękitnie, trochę się błękitne niebo pokazało, słońce. Ale nie nagrywałem akurat. Tam siedziałem, pogadałem z kumplami, co i jak. No i wracam.
już chyba nie, raczej nie będę nagrywał nic, bo się ciemno robi i tam stacje tramwajowe i takie rzeczy, czy metra, nie będę już rzeczy nagrywał.